Izaak. Żyli starzy rodzice, Abraham i Sara, których już w podeszłym wieku Bóg obdarzył potomstwem. Urodził im się syn, któremu nadali imię Izaak. Kochali go nad życie i co dzień za niego dziękowali Bogu. Kiedy Izaak już podrósł, pewnej nocy jeszcze przed świtem, gdy chłopiec smacznie spał jak każdy młody, któremu sen dodaje zdrowia i wzrostu, przyszedł do niego ojciec, obudził go i rzekł: musimy wyruszyć w drogę. Wstań szybko i przygotuj się do podróży. Izaak, nie pytając, czy daleko i po co idą, zerwał się ze snu szybko i wyszedł za umiłowanym ojcem na podwórze. Zobaczył tam osiodłanego osła i dwóch sług ojca, którzy mieli im towarzyszyć w drodze. Izaak wziął związane na ręcze drewna i wyruszyli. Gdy już oddalili się od domu, ojciec powiedział mu, że idą złożyć pokłon i dary Panu Bogu, dlatego zabrali ze sobą drewno. Przygotuj się, mój synu, żebyśmy z wielką czcią mogli złożyć ofiarę naszemu Stworzycielowi, dodał Abraham. Szli tak jeden dzień i drugi, a końca drogi nie było widać. Stary ojciec był bardzo zasmucony i co chwilę ocierał łzy z oczu. Trzeciego dnia podróży, gdy ujrzał w oddali górę, nakazał swoim sługom: zostańcie tu i pilnujcie osła, a ja z moim synem wejdziemy na górę, oddamy cześć Bogu i wrócimy do was. Ojciec wziął drewno i zarzucił na plecy Izaaka, a sam niósł miecz i ogień. Gdy szli i byli już w połowie drogi, Izaaka spoconego i z wypiekami na twarzy z wysiłku coś tknęło. Zwrócił się do ojca. Kochany ojcze, ten odpowiedział, słucham cię, mój synu. Widzę, że niesiesz ogień, a ja drewno, ale nie widzę żadnego bydlątka, które mielibyśmy złożyć jako ofiarę. Abraham otarł oczy i powiedział z ciężkim sercem: drogi synu, Pan Bóg sam wybierze sobie ofiarę. Gdy stanęli już na szczycie góry, Abraham zdjął wiązkę drewna z ramion zdyszanego chłopca i zaczął je układać. Izaak zastanawiał się, skąd ojciec weźmie baranka na ofiarę. Spojrzał na niego i zobaczył, że łzy mu płyną z oczu. Abraham rzekł: pytałeś mnie o ofiarę? Najkochańszy synu, to ty masz być ofiarą i barankiem Bożym. Bóg tamtej nocy, kiedy wyszliśmy z domu, tak mi rozkazał: weź syna twego jednorodzonego, którego miłujesz, i ofiaruj go na całopalenie na pewnej górze, którą ci wskażę. Bardzo ciężko było Abrahamowi powiedzieć to swemu synowi. Kto zresztą, zwłaszcza tak młody, nie przestraszyłby się tych słów. Jednak Izaak nie padł przed ojcem na kolana, by błagać go o ocalenie od tak strasznej śmierci. Wiedział bowiem, kim jest Bóg i że każde stworzenie winne jest mu posłuszeństwo, że każde słowo, które pochodzi od Boga, należy wypełnić. Z ufnością w sercu odpowiedział więc ojcu: jeśli taka jest wola naszego Boga, to rób to, co on ci rozkazał. Zatem polecając i oddając się Panu Bogu swemu, z sercem ufającym i pokornym posłuszeństwem zdjął szaty i podał ojcu ręce, aby je związał. Chociaż gdyby był w wielkiej trwodze, mógłby się wyrwać ojcu, który drżącymi rękami go związywał. Ale Izaak sam położył się na drwach i czekał na śmiertelny cios mieczem. Czy ktoś kiedykolwiek widział u dziecka taką cierpliwość i posłuszeństwo wobec Boga i ojca? Izaak nie prosił ojca, żeby się namyślił, zastanowił, nie nazwał go okrutnikiem, ani nie uciekł. Uwierzył ojcu, że jest to wola Boża. Posłuszny usłuchał ojca jako głosu Boga. Okazał ojcu posłuszeństwo w sposób tak prosty, a tak zarazem trudny i ciężki dla ojca. Gdy Abraham wyciągnął miecz, aby zabić syna, anioł pański zawołał z nieba: Abrahamie, Abrahamie, nie kieruj ręki swej na swojego syna i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że się mnie boisz, ponieważ dla mnie nie oszczędziłbyś nawet ukochanego dziecka.
Uradowany Abraham podniósł wzrok i zobaczył barana, który rogami zaplątał się w ciernie. Wziąwszy go, ofiarował Panu Bogu zamiast syna. Anioł Pański ponownie zawołał z nieba: ponieważ nawet swojego syna byłeś w stanie poświęcić dla mnie, będę ci błogosławił i obdarzę cię potomstwem tak licznym, jak gwiazdy na niebie i piasek na morskim brzegu, a wszystkie narody będą w nim błogosławione. Izaak rzucił się ojcu na szyję, później razem uklękli i gorąco dziękowali Panu Bogu. Uradowany Abraham z synem jakby na nowo narodzonym, zalewając się łzami szczęścia, zeszli w objęciach z góry i wrócili do domu.